Sos do hamburgerów. Domowy sos do hamburgerów to świetna alternatywa do sosów, które kupowane są w sklepie. Warto go wykonać z kilku powodów. Przede wszystkim jest pyszny, zdrowy i wykonany ze składników, które najczęściej posiadamy w domu, w lodówce, więc nie będzie kłopotów z jego wykonaniem. Taki sos można również wykorzystać do wszelkich potraw grillowanych, a nawet do klasycznych kanapek. Do przygotowania sosu do hamburgerów potrzebne są następujące składniki. Oczywiście majonez, ketchup, musztarda, ogórek konserwowy, cebula i czosnek granulowany. W pierwszej kolejności kroimy ogórka na podłużne plastry, następnie kroimy go na również podłużne, ale cienkie paseczki i siekamy bardzo drobną kostkę. Możemy jeszcze dodatkowo posiekać, tak żeby był bardzo drobny. Cebulę obieramy ze skórki, kroimy na mniejsze części i siekamy bardzo drobną kostkę. To musi być bardzo drobna kostka, to nie musi być bardzo wyczuwalne w tym sosie. Dodajemy następnie majonez. Dodajemy ketchup, musztardę, następnie posiekany ogórek konserwowy, można oczywiście dodać więcej, posiekaną cebulę oraz łyżeczkę czosnku granulowanego. Mieszamy wszystkie składniki bardzo dokładnie. Kiedy już pomieszamy, to sos jest gotowy. Tak wygląda efekt finalny. Sos jest bardzo dobry, nie trzeba go zupełnie niczym więcej przyprawiać. Jest świetny do hamburgera. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami. Nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.